Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. W tym filmiku pokażę Wam kierownicę do jazdy w grach samochodowych, jaką sobie kupiłem. Oczywiście dobierałem pod tym względem, aby była jak najbardziej dostosowana dla Tetrusa, nie mającego chwytu. Wiadomo, granie na klawiaturze no jest bardzo ciężkie, ponieważ no ciężko trafić w te przyciski. Jeszcze sterować wszystkimi na raz, jak palce nie działają, jest wielkim problemem. Dlatego postanowiłem zakupić kierownicę. No, kierownice mają też ten problem, że zazwyczaj jest kierownica i są pedały. I żeby obsługiwać taką kierownicą, no to jedną ręką trzeba trzymać kierownicę, a drugą musimy wciskać pedały, no nie? Dlatego ja sobie zakupiłem taką kierownicę, która ma dodatkowo dźwignię zmiany biegów. Pedały też oczywiście są, ale ich nie używam. Nie, w większości gier jest możliwość zmiany parametrów i ustawiam sobie tak, że ta dźwignia działa mi jako gaz i hamulec. Czyli ustawiam sobie w danej grze, w ustawieniach, że na przykład do przodu mam gaz, a do tyłu mam hamulec. A tutaj sobie skręcam. Dodatkowo ta kierownica ma fajne rozwiązanie, ponieważ jest mocowana do blatu. I też jest duże pokrętełko, gdzie możemy dwoma rękami sobie kręcić. Możemy dwoma rękami go zakręcać i odkręcać. I to jest bardzo ważne, aby ta kierownica nam się nie przesuwała. Wtedy możemy operować bez problemu jedną ręką. Jak widać, dźwignia biegów, która u mnie z gazem i hamulcem jest razem zintegrowana z kierownicą. Wkładam kierownicę. Przytrzymuję sobie głową. I dwoma rękami kręcę. Kierownicę mamy już zamontowaną, widzimy. Nic się nam nie rusza, możemy sobie spokojnie kręcić jedną ręką. I tak, jedną ręką sobie kieruję, a drugą dodaję gaz, hamulec. I wybieram takie gry, które są mało skomplikowane. Wystarczy tylko skręcać kierownicą i mieć gaz i hamulec. Tutaj też można sobie doprogramować jakieś tam przyciski, czy na przykład zmieniać biegi. To tyle w teorii. Teraz pokażę Wam na przykładzie gry. Odpalimy sobie jakąś gierkę. Ja gram w Euro Truck Simulator 2. Jest to spokojna gra, na początek fajna w nauce. Jeździmy sobie ciężarówką. Nie musimy się nigdzie śpieszyć. Także możemy się bez problemu nauczyć i kierownicy, i obsługi gazu, i hamulca. A przede wszystkim możemy sobie dostosować wszystko pod nasze preferencje. Tu jest jeszcze takie fajne pokrętełko, w którym możemy ustawić czułość kierownicy. Ja sobie ustawiam na małą czułość. Jeśli ktoś nie ma takiego pokrętełka, można ustawić czułość kierownicy w programie. Wchodzę w opcję i mogę sobie tutaj do każdego ruchu przypisać jakiś przycisk. Na przykład klikam przyspieszenie. Ja ustawiam pstryk do przodu. Hamulec pstryk. I już mam tutaj ustawioną gaz i hamulec mam na tej dźwigni, a tutaj operuję w prawo i w lewo. Tutaj mam też przyciski, do których sobie ustawiłem różne funkcje, na przykład zapalanie, hamulec ręczny, tempomat. Włączam drive tym przyciskiem, spuszczam ręczny, przypisałem sobie tutaj do tego przycisku ręczny, pyk. Włączam światełka,
wciskam gaz i możemy jechać. Gaz do przodu i jedziemy. Teraz zagramy sobie w coś szybszego. Mam takie wyścigówki. Projekt Cars 2. Dostosowałem sobie w ten sam sposób co w Euro Truck Simulator 2, czyli do przodu mam gaz, do tyłu hamulec, no i skręcam kierownicą prawo, lewo. Kierownica chodzi dosyć lekko. Nie potrzebujemy ani żadnych gałek, ani nakładek. Ja sobie zahaczam palcem. O. Tutaj trzeba grać trochę szybciej. Zaczynamy jednak.